Młody człowieku, najtrudniejsza do zniesienia prawda dla młodego człowieka, który przez wiele, wiele lat kochał nad życie swoją mamusię, która wychowała jak umiała, oczy mlekiem zalewała i tak dalej. Najtrudniejsza informacja do zniesienia dla ciebie, który wchodzisz, jesteś na przedprożu wejścia w jakiś związek trwały z kobietą, to cię informuje, że kobiety są monogamiczne. Nawet w krajach poligamicznych kobiety są monogamiczne. To znaczy, nie licz na to, że jakakolwiek kobieta zniesie obecność jakiejkolwiek innej, słuchaj, jakiejkolwiek innej kobiety w swoim otoczeniu, to znaczy, uważaj, uważaj, jakiejkolwiek, czy nie tylko kochanki, przyjaciółki, czy koleżanki twojej, twoja kobieta nie zniesie również obecności twojej matki. Wchodząc w związek z kobietą, deklarujesz, że będziesz kochał tylko i wyłącznie swoją żonę. A matkę to masz szanować. I uprzedzam cię, jeżeli ci się coś pomyli, pokiełbasi i będziesz nadal kochał, hołubił, uwielbiał swoją mamuśkę, to nigdy nie stworzysz szczęśliwego związku. Szczęśliwy związek, podstawą szczęśliwego związku jest szanować matkę, kochać żonę. Uważaj, uważaj, gdyż całe nieszczęście polega na tym, że będzie głośno, że nagle się zrobi głośno i będziesz miał stereo albo kwadro z każdej strony do ciebie będzie dochodziły, będą do ciebie dochodziły różne dźwięki. No, natomiast ty masz kochać swoją jedyną wybraną, niezależnie od tego, co się dzieje. Czyli masz nauczyć się lawirować, przytakiwać, schlebiać dla świętego spokoju. Albo być twardy jak żubr, może nie, jak jeleń, o, jak jeleń na rykowisku, o, jeleń na rykowisku jest twardy. Jemu nie przeszkadza za duża ilość konkurentek. I dlatego pamiętaj, ponieważ jesteś z gatunku Homo sapiens, możesz dorobić się bez liku kochanek, ale niech cię ręka boska broni, żeby o którejkolwiek dowiedziała się twoja żona lub jej przyjaciółka. Dlatego pamiętaj, wystarczy, jak będzie nienawidzić twoją matkę, w zupełności wystarczająco. I już i tak będzie miał horror nie z tej planety.